profesjonalistą jest człowiek. Nie ma aparatu profesjonalnego, ale może być używany do zastosowań profesjonalnych. Aparat Pentacon. Tu jest akurat aparat Pentacon 6TL. Zaraz go rozmontuję. Zepsuję. A co mi tam? To jest body tego aparatu. Czyli korpus. Ten już, jak widzicie, jest dużo bardziej używany. Ten ślad zrobiły dwa palce. Ten aparat, który trzymam właśnie w ręku, Pentacon 6TL, przez dobre 20 lat był podstawowym narzędziem polskiego artysty fotografa. Ten właśnie aparat. Mimo, że to jest staruszek, bo parę kilometrów negatywów przez niego przeszło, jeszcze w dalszym ciągu jest na chodzie. Dla porównania pokażę tą naszą Leica Feda, czyli Feda i Pentacona. Otóż ten aparat okazał się znakomity dla fotoreporterów. Można go było zamknąć. Popatrzcie, o, zamknąć, schować do kieszeni, nie? I sobie pójść gdzieś tam. Zrobiłem zdjęcie jakiejś sytuacji, która była skandaliczna na ulicy, czy jakiejś sytuacji, która mogła się dla mnie źle skończyć. Natomiast to jest negatyw mało obrazkowy. Tu mieliśmy negatyw 6x6. Znakomite były filmy orwowskie, czarno-białe. Co do koloru, no to nie będę brzydko mówił przed kamerą, jak myśmy na nie mówili. W każdym razie nazywały się Orwo i trzeba było na początku Q wstawić. Obiektywy to jest tradycja niemieckiej optyki fotograficznej. Te obiektywy naprawdę były robione nawet w tych samych miejscach, co przed podzieleniem Niemiec, i były naprawdę bardzo dobre. Jedyny minus tego urządzenia, płócienna migawka przy formacie 6x6. Ta płócienna migawka, mogło się zdarzyć, że krawędzie obrazu były po prostu nieostre. Tu nie było żadnego autofokusa. Ustawiało na ostrość rączką, ręcznie. Wydaje mi się, że ten aparat, właśnie Pentacon 6TL, jest najbardziej reprezentatywny dla polskiej fotografii artystycznej. Tak mi się wydaje. Aparat numer 2. Polskiej fotografii artystycznej to była praktyka. I to jest akurat praktyka L2, ale obiektyw ma jasność 2. Ten obiektywik tutaj. Aparat już stworzony w takim nowym, fajnym designie, gdzie wszystko jest o, w zasięgu palców, w zasięgu ręki. Odgłos cudowny. I tutaj chciałbym wam pokazać, że to urządzenie zaopatrzone było w migawkę metalową. To przy aparatach małoobrazkowych, analogowych, dawało nam większe szanse na to, że nie. Chociaż zdjęcie ustawimy na ostro, możemy je poruszyć, a otrzymamy zdjęcie i ostre, i nieporuszone. Tych praktyk było kilkanaście różnych rodzajów, z różnymi, absolutnie różnymi obiektywami. Niektóre obiektywy były słabiutkie, ale niektóre są rewelacyjne do dzisiaj. Ten obiektyw jest rewelacyjny do dzisiaj. Zresztą zawsze się staram, żeby wszystkie te aparaty były w pełni sprawne. Były
obiektywy niemieckie były tak dobre, że próbowano z powodzeniem, to jest obiektyw od Pentagona, z tyłu ma taki dziwny pierścień, popatrzcie. Ale dzięki temu pierścieniowi można było ten aparat, ten obiektyw zamontować do aparatu Kijew-88, który był kopią Hasselblada. To jest ten pierścionek. Niemiecka jakość. Lubię przedmioty, które są perfekcyjnie wykonane. Aparat fotograficzny to jest podstawowe narzędzie, ale potrzeba było mnóstwo różnych rzeczy. I taką rzeczą były filtry, które zakładało się na obiektyw. Tu zakładało się i w zależności od tego można było zmienić nieco widzenie światła przez ten obiektyw. To znaczy pochłaniał jedne kolory, przyciemniał drugie i tak dalej. Filtry polskie produkowane były przez zakłady, polskie zakłady optyczne warszawskie i były w takich plastikowych pudełeczkach. Filtr z Jeny, popatrzcie, to jest pudełeczko. Nie wiem, czy tutaj w środku jest pomadka, może puder. A w środku jest filtr. Jest dołączony paseczek, na którym są naniesione poprawki, jakie trzeba uskutecznić wtedy, gdy ten filtr założymy na obiektyw. Polski obiektyw powiększalnikowy z 69 roku. Zaraz go otworzę, ale popatrzcie. Piękna drewniana skrzynka. Napis Jan Pol Color, znak warszawskich zakładów fotooptycznych. W środku jest klejnot. Taki duży. Taki, można powiedzieć, duży kawał bursztynu. Jest obiektyw do powiększalnika. To jest 1969 rok. Początki fotografii kolorowej w Polsce. Ten obiektyw, cudowny patent, ma w środku zamocowane filtry, dzięki którym tu jest, można było zmienić barwę. Co więcej, część chłopaków, to starych mieszkowców, używała tego obiektywu, a te filtry traktowała jako filtry połówkowe, uzyskując znakomity efekt.